Cześć, w dzisiejszym odcinku Gratka dla fanów Facebooka testujemy HTC Chacha. Z zewnątrz HTC Chacha jest takim telefonem, który rzeczywiście dość rzadko się spotyka. To nie są częste modele, dlatego że mamy tutaj ekran w orientacji poziomej, pod spodem mamy czterorzędową klawiaturę kuwerty fizyczną i ekran tutaj jest dotykowy, w związku z tym to też rzeczywiście jest wygodna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o samą formę, same materiały, z których telefon jest zrobiony, to rzeczywiście są to świetne plastiki, jest też metal, jest również szkło hartowane na ekranie, w związku z tym poczucie obcowania, odczucie obcowania z telefonem jest naprawdę świetne i tutaj nie można temu nic zarzucić, nic tutaj się nie skrzypi, nic nie rusza, więc to jest fajna cecha. Jeżeli chodzi o kształt, telefon jest wygięty, ergonomicznie łukowaty, w związku z tym, kiedy trzymamy telefon i piszemy na nim, po prostu ekran jest pod fajnym kątem, wygodniej się takiego telefonu w ten sposób wygiętego używa. Jeśli chodzi o samą klawiaturę, to rzeczywiście dwa słowa o ergonomii, bo na pewno Was to interesuje. To jest czterorzędowa klawiatura, taka, która ma spore klawisze i odstępy pomiędzy tymi klawiszami też są spore, w związku z tym rzeczywiście po kilku minutach przyzwyczajenia na pewno będzie na niej bardzo szybko wpisywać tekst. Skok klawiszy jest dobry, one bardzo przyjemnie, bardzo fajnie klikają. Z pozytywów również to, że na dole znajdziemy czterokierunkowy manipulator, w związku z tym możemy łatwo znaleźć miejsce w tekście, którego szukamy, używając tego manipulatora. To jest dobra cecha. Z rzadko spotykanych rzeczy w dzisiejszych smartfonach, zielona i czerwona sławka, rzecz nie do przecenienia w momencie, w którym rzeczywiście te klawisze są, ponieważ po prostu to jest bardzo, bardzo wygodne i rzeczywiście coraz bardziej mi tego brakuje w nowoczesnych urządzeniach, w nowoczesnych smartfonach. Natomiast bardzo pozytywnych, bardzo ciekawych cech klawisz Facebooka, który znajduje się na dole i to jest właśnie ta gratka dla wszystkich fanów portali społecznościowych, ponieważ dzięki temu klawiszowi możemy bardzo szybko zapostować coś na naszej tablicy, możemy bardzo szybko zaczekinować się w usłudze Facebook Places z poziomu ekranu głównego, a kiedy używamy jakiejś aplikacji w telefonie, czyli na przykład galerii, naciskając taki klawisz możemy szybko opublikować to, co widzimy na ekranie swojego telefonu. I rzeczywiście jest to na pewno jeden z najlepiej zintegrowanych z Facebookiem telefonów, jakie są w chwili obecnej na rynku. Jeśli chodzi o ekran, moim zdaniem jest on największym rozczarowaniem, czy największą wadą samego telefonu, ponieważ jest po prostu za mały i mimo, że ma dobrą rozdzielczość dla ekranu 2,6 cala, czyli 320x480, która pozwala na rzeczywiście bardzo dobrą ostrość, no to jednak niektóre strony internetowe, czy na przykład mniejsze czcionki po prostu są mało czytelne na ekranie w takim rozmiarze. Natomiast jeżeli chodzi o jego parametry, jest zupełnie ok, dlatego że dobre są kąty widzenia, dobre jest odwzorowanie barw, dobry jest kontrast. Na telefon czy na ekran po prostu przyjemnie się patrzy. Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś szuka telefonu do przeglądania internetu, no to niestety wypadałoby znaleźć coś, co będzie miało ekran po prostu większy. Pozytywną cechą HTC Chacha jest na pewno to, na co Wy też zwracacie uwagę, kiedy kupujecie telefon, czyli bateria. Ja na ogół o bateriach w testach nie mówię, ponieważ w każdym nowoczesnym telefonie bateria wytrzymuje maksymalnie 2 dni, a trzeba się przyzwyczaić do tego, że jeżeli będzie się go używało częściej, trzeba go ładować codziennie. Natomiast w HTC Chacha jest trochę inaczej, ponieważ ten telefon wytrzymywał mi na testach przy moim dość częstym użytkowaniu nawet 3 dni. Rzeczywiście to jest bardzo pozytywna rzecz. Za pracę urządzenia odpowiada procesor 800 MHz, jest również 512 MB pamięci RAM i to jest podobny układ jak ten, który znajduje się w Samsungu Galaxy Ace i rzeczywiście oba urządzenia są niemal tak samo szybkie, na pewno szybsze niż konkurencyjny dla Galaxy Ace Wildfire S. W związku z tym praca rzeczywiście tutaj na ogół w większości wypadków odbywa się bez lagów, bez spowolnień. Wszystko pracuje zupełnie ok, natomiast pamiętajcie, że taki telefon nie nada się do najnowszych gier, po prostu mocy obliczeniowej będzie brakować. Już po wyjęciu urządzenia z pudełka znajdziecie w nim Androida w wersji 2.3. Jest dodatkowo nakładka Sense charakterystyczna dla telefonów od HTC. Tutaj w wersji opisanej jako 2.1 dla komunikatorów. I rzeczywiście ona trochę się różni od tego standardowego Sense'a, który możemy znaleźć w innych telefonach. Są elementy na przykład Sense'a w wersji 3.0, czyli na przykład tym, który jest dostępny na HTC Sensation. Jest na przykład ten bardzo fajny, bardzo ciekawy ekran odblokowywania. W związku z tym to jest na pewno pozytyw, ponieważ dzięki nim możemy szybciej zarządzać pracą swojego urządzenia. Z pozytywów jest również to, że mamy do czynienia z 7 pulpitami, jak zawsze w sensie możemy przesuwać się w lewo i w prawo pomiędzy nimi, możemy je szczypać, żeby sobie podejrzeć je wszystkie, możemy na nim umieścić mnóstwo widgetów dostępnych zawsze w HTC Sense, natomiast niestety na tak małym ekranie, po przebudowie tego interfejsu, on trochę traci ze względu na fakt, że wybierając widgety, umieszczając je na ekranie, musimy raczej wybierać widgety mniejsze, ponieważ większe zapychają
cały ekran, a mamy do dyspozycji tylko 7 tych ekranów, w związku z tym niewiele by nam się udało na nich umieścić. A jeżeli chcemy sobie telefon spersonalizować, no to sięgamy po, ja sięgałem zawsze po te widgety, które są mniejsze. One niestety również są znacznie mniej czytelne, w związku z tym, że duża rozdzielczość na tak małym ekranie powoduje niewielkie czcionki. W związku z tym tutaj na minus. Sens po prostu na HTC Chacha nie wygląda tak dobrze jak na innych telefonach. Dla młodych ludzi, którzy mogą sięgnąć po HTC Chacha, na pewno będzie ważne, jak sprawują się w telefonie multimedia. Jeżeli chodzi o odtwarzacz muzyki, to on gra zupełnie w porządku. To jest średnia półka, to nie jest ani nic wybitnego, ani nic słabego. Natomiast niestety w odtwarzaczu muzyki brakuje equalizera, czyli no po prostu jeżeli ktoś jest fanem muzyki, no to musi się zaopatrzyć w lepsze słuchawki, bo jakości muzyki w telefonie nie poprawi, przynajmniej nie w standardowej aplikacji, która znajduje się tutaj. Jeżeli chodzi zaś o odtwarzanie filmów wideo, tutaj jest bardzo ciekawa i bardzo dziwna sprawa, ponieważ w telefonie rzeczywiście są obsługi, jest obsługa kodeków DivX'a i XVIDIA. Natomiast telefon nawet przy małych plikach, takich powiedzmy 350 MB, jak na ogół spotyka się jakieś tam odcinki seriali, po prostu się dławi i on sobie z nimi nie radzi. W związku z tym nie wiem po co obsługa kodeków, skoro nawet najprostsze czy takie standardowe filmy nie są odtwarzane, bo telefon ich nie uciągnie. Dziwne, dziwne, jeszcze raz dziwne. Jeśli chodzi o aparat, z tyłu w obudowie znajdziemy moduł, który robi zdjęcia w rozdzielczości 5 megapikseli. Ma lampę błyskową i ma autofokus, to są pozytywne cechy, czyli możemy na przykład zrobić zdjęcie tekstu i rzeczywiście ono będzie wyraźne. Natomiast niestety sam aparat robi zdjęcia rozczarowujące. Brakuje ostrości, brakuje szczegółów, brakuje dobrego odwzorowania barw, no i niestety takie zdjęcia nadają się raczej na MMS-y niż do wywoływania. Natomiast jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, tutaj już jest trochę lepiej. Jest rozdzielczość D1, czyli 480x720, która pozwala na całkiem niezłą jakość obrazu. Natomiast niestety brakuje tym filmom płynności, po prostu pojawia się co jakiś czas klatkowanie, film jakby przeskakuje o kilka klatek. No więc jeżeli ktoś szuka telefonu do nakręcenia naprawdę dobrego wideo, no to niestety HTC Chacha może rozczarować. Podsumowując, można by powiedzieć, że HTC Chacha to telefon, z którym można iść w tango, natomiast nie do końca, ponieważ ograniczają go trochę właśnie ten niespecjalnie dużych rozmiarów ekran, który po prostu w codziennej pracy nie do końca jest wygodny. Na pewno pozytywna jest dobra klawiatura, na pewno pozytywna jest ta fajna integracja z Facebookiem. Jeżeli ktoś szuka takiego telefonu, facebookofonu, to rzeczywiście pewnie HTC Chacha jest strzałem w dziesiątkę. Natomiast mnie przeszkadza przede wszystkim jedna cecha, to znaczy cena tego telefonu, bo na rynku wtórnym on jest po prostu bardzo, bardzo drogi i cena nie przystaje do jakości urządzenia, które dostajemy. Jak stanie je, możecie kupować. W chwili obecnej polecam jednak kupić coś innego. Pytanie w tym tygodniu do Was jest takie, czy warto kupić Facebookofona, czyli urządzenie, które jest tak mocno zintegrowane z Facebookiem, czy chcielibyście takie urządzenie? Wyślijcie SMS-a odpowiedniej treści, informacje jak zawsze na dole, a szczegóły konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej. Natomiast pamiętajcie, że warto te SMS-y wysyłać, ponieważ w tym sezonie możecie u nas zgarnąć rewelacyjnego, najszybszego, najlepszego na rynku w chwili obecnej Samsunga Galaxy S2. W związku z tym warto powalczyć. A jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, czy telefon, który wy kupujecie swojego operatora jest dobry czy niedobry, napiszcie na naszym profilu na Facebooku, informacja o stronie też tutaj na dole. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka. Tak, słucham. Witam, ja w sprawie tej przesyłeczki będę u pani za jakąś godzinkę. Ale ja jestem na drugim końcu miasta. Ale jak to? Rano wróżyłem z fusów, potem kolega dla pewności sprawdził w szklanej kuli i jak byk wyszło, że będzie pani w domu. Żartuje pan. Nie, skądże? W DPD nie zgadujemy, jaki termin dostawy ci odpowiada. Odpisz na SMS i wybierz najdogodniejszy dla ciebie czas doręczenia. I SMS mówisz nam sam.